tym roku, drodzy przyjaciele, ten, który do was przemawiał zza tego stroju, będzie do was przemawiał bez tego stroju, ale w tym duchu. W tym roku usłyszycie, drodzy Polacy, Ewangelię, która poróżni wasze rodziny. Ta Ewangelia, którą usłyszycie w tym roku, oddzieli matkę od córki, ojca od syna i wierzącego przede wszystkim od niewierzącego. W tym roku Ewangelia, która będzie głoszona, wstrząśnie tym narodem i oddzieli prawdziwych od nieprawdziwych, oddzieli synów od córek. W tym roku ten naród będzie narodem, który będzie wyznawał imię Jezus. W tym roku serce będzie z głębi swojego serca wydawać swój plon. W tym roku naród polski będzie narodem, który będzie wzywał imienia Jezus. I Bóg szuka tych, którzy będą mu oddawać chwałę w duchu i w prawdzie. Zatem wszelka religia już teraz jest przeklęta i już teraz skazana jest na porażkę. Niech powstają ci, których Bóg pragnie, ci, którzy oddawają.